Yo, cześć, siemano, ja jestem Ghost, a to jest drugi sezon kariery Tottenhamem. Tak, zostajemy w Tottenhamie. Mamy tutaj jeszcze coś do powiedzenia. Musimy zawalczyć o ligę angielską, o puchary europejskie. Mamy skład dosyć zbudowany, będziemy go jeszcze rozwijać, wzmacniać, żeby to jakoś wyglądało. Mam nadzieję, że tutaj właśnie kogoś kupimy. Myślę na prawą stronę pomocy. Paru zawodników by mogło trochę odejść, to jeszcze do tego przejdziemy. Jak widzicie, tutaj może Walkera na razie zostawiam w spokoju, ale powróciło paru zawodników z wypożyczenia, jak Patio, Bentaleb i tutaj NGA. Także musimy tu trochę zdecydować, co z nimi. Za chwilę powinien do nas dołączyć jeszcze Beraino, o ile pamiętam, ale to za chwilę. Turniej przedsezonowy, dobra, skorzystamy. Możemy sobie jakiś tutaj turniej pograć. Może weźmy turniej elity Azji, jest Real, jest PSG. Myślę, chociaż tutaj. Dobra, może weźmy ten puchar. Zobaczymy. Także puchar elity Azji, będziemy sobie w nim grać. I tutaj Sadio Beraino, jeśli pamiętacie, on do nas dołączył na zasadzie wolnego transferu, więc będzie to, myślę, jakieś wzmocnienie, zamiennik dla Kane'a i Nianga. Może tutaj trzeci w rezerwie będzie, ale jak za darmo, 79 statystyk ma, 23 lata, więc myślę, się jeszcze rozwinie i warto mieć takiego napastnika. Z kolei zaraz może przejdźmy do sprzedaży zawodników, kogo nie widzę w tym składzie. Więc tak, Fazio na pewno nie widzę. On tutaj nie ma, będzie miał miejsca. Fazio jest, jak już mówiłem, na sprzedaż. I kogo by tu jeszcze? Bentaleba z kolei, 22 lata. Myślę, że on mógłby sobie poradzić. 77 taki zmiennik by był. Więc jego może zostawimy w spokoju. Tutaj tego zawodnika z kolei sprzedajmy. Myślę, nie będziemy z niego korzystali, z jego usług. Także na razie dwóch zawodników. Jeszcze zróbmy statystyki. Najmniejsze to pewnie są jacyś zawodnicy. Na przykład Miller, moglibyśmy go wypożyczyć. Walker mógłby zostać. Harrison. Aha, jeszcze miałem właśnie Jansena tutaj, bo z kolei tak mamy Nianga, Keina, Beraino. Nie wiem, czy Jansena jeszcze zostawić. On 22 miliony wprawdzie kosztuje. To jeszcze byśmy się musieli zastanowić chwilę, czy Jansena sprzedamy, a jak nie, to byśmy mogli jakiegoś naprawdę napastnika jeszcze kupić. Chociaż Kein ma niepodważalną opinię w moim zespole. Także jeszcze, a jeszcze wam pokażę zawodników, których już mniej więcej dodałem do obserwowanych, jak Zaha. 17 milionów, prawy pomocnik, dosyć dużo, ale musi skosztować tutaj Dybale. Mam jeszcze chyba z poprzedniego okienka transferowego 62, czyli może za 90 go sprzedadzą, ale tu wątpię, żebyśmy się na to godzili. To jest właśnie Mbappé z AS Monaco, Dembele, Silva, też z Monaco. Tu jeszcze chyba zawodnicy z poprzedniego okienka, których obserwowałem. Myślę, nadal ich nie będziemy na nich patrzeć, chyba że jakiegoś obrońcę zobaczymy. Tak właśnie patrzę na Dembele albo Mbappé, żeby wzmocnić tutaj siłę ofensywną. Tu z kolei kogo mamy? Santosa, a czemu go tu mam? Nie wiem właśnie. Moratę mamy, Morata też 84. Może właśnie na Moratę byśmy się skusili zamiast za Jansena. Kolejny zawodnik Realu Madryt w Tottenhamie. Po Isco. Renato Sanchez. Środek pola mamy zapełniony, więc sobie możemy dać, myślę, spokój. Jeszcze lista życzeń. Royce'a tutaj dodałem, nie wiem po co. Domenico Berardi. 22 lata, tu też jest, myślę, bardzo dobry wydatek by był na niego. Insignie też, jak dodałem. Ale to jeszcze z transferami może się wstrzymam, poczekam na waszą opinię, co o tych propozycjach sądzicie jeszcze.
kogo by tu naprawdę warto sprowadzić. Ja tak się naprawdę skłaniam między właśnie pomocnikami, lewym, prawym. Tutaj mógłby właśnie, nie wiem, Sissoko, ile on ma lat, 27, Sissoko mógłby odejść i w jego miejsce kupić jakiegoś położonego pomocnika. Z tego Lamela by chyba zszedł na ławkę, bo wiemy, że on miał perypetrię, że chce odejść i tak dalej. Z kolei Son mi się w nim fajnie gra, więc mógłby zostać, ale nie szkodzi na przeszkodzie, żeby kupić właśnie jakiegoś Mbappé czy tam Dembele, się tam z nimi wymieniać pozycjami czy coś. Tak jak już mówiłem, Bentaleb zostanie, Berahino mamy, Fazio, tutaj dwóch zawodników podejdzie i jakbyśmy Jansena sprzedali, to byśmy właśnie mogli kupić Moratę z Realu Madryt, więc takie są moje propozycje transferowe, czekam na wasze opinie. A teraz zobaczmy może ten pierwszy mecz z Wolfsburgiem, zagramy skład, od razu mówię, no właśnie Bentaleb i Young, oczywiście tutaj pozmieniamy, zagramy ten mecz, trochę ligi niemieckiej. Skład ogólnie przewertujemy dosyć porządnie. Bentaleb, gdzie tu jest? On na razie będzie się sprawował, myślę, dobrze. Damy pograć właśnie tym zawodnikom, którzy nie są ciągle w pierwszym składzie. Z kolei jeszcze tak lewy obrońca jakby się jakiś przydał, albo prawy. Z kolei mamy chyba zmienników, jak tu patrzę. I Vertonghena jeszcze zmienimy. I kogo by tu jeszcze, Berahino może na rezerwę. Karol tak samo. Wanyama, Anderwild wylatuje na ten mecz. Dobra, tutaj już wszystkich pozmienialiśmy. Ten kodu jeszcze. A właśnie, Walker to jest przecież podstawowy. Więc myślę, takim rezerwowym składem wyjdziemy. Jeszcze tutaj widzicie Lamela. Też im damy odpocząć, nie będziemy tacy po tym sezonie. Dobra, takim składem wyjdziemy na Wolfsburg. I akcja Wolfsburga. Kapitan nasz broni Loris. Lorisa właśnie nie zmieniłem, ale piłka leciała w niego. Ona mak. Piękna piłka! Lecz nie celnie Ali. On spudłował, co tu się oszukiwać, ale ona mak. Świetne zagranie. Nie zakręciłem tego jak należy. I tracimy gola. Nie wiem, tutaj jeden z obrońców, jak zauważycie, pokazywał coś, że ktoś ma go pokryć, a on sam sobie tu stał. No właśnie, tutaj numer 16. Bentaleb to będzie. I spóźniony oczywiście, i Loris musi wyciągać piłkę siatki. Środkowanie. Będzie gol. Jest. Szybkie wyrównanie. Dele Alli. Ładna piłka od Sissoko, naprawdę fajne dośrodkowanie i szybko wyrównujemy. I teraz tylko ładnie tutaj zagrać kolejne minuty. Ładna piłka do zawodnika Wolfsburga i ten podłuje. Ona mach, ładnie rozprowadza i będzie fał. Tak jest. Zawodnik Wilków fauluje. Rzuta kartka i podchodzimy do wykonania rzutu karnego. I piłka pada ciągle w środek i mi się udaje strzelać. Young strzelcem tej bramki. Zawsze robię gałkę na jakiś kierunek, a i tak leci w środek. Jeszcze tak na dwa tempa prawie. Zobaczmy, się tutaj zatrzymał. Ale skutecznie, to się liczy. A i sytuacja sam na sami, wyrównanie. No te ich piłki naprawdę są świetne między moich obrońców. 2-2. No i remis się zanosi, chyba że jeszcze coś skuramy.
Obrońcy zaspali w ogóle. Young, co tu się dzieje? Zamieszanie w polu karnym. I strzelamy bramkę na 3 do 2. Berahino, a więc nowy nabytek, gol w debiucie. Zobaczcie tą, ten przypadek tutaj. Young się ma, i to nie Young, tylko chyba Sisoko, kto to tutaj był. Sisoko się machnął. A Berahino wykorzystuje tą sytuację. Koniec tego spotkania. Wygrywamy 3 do 2 po przebojach rezerwowym składem. Ale fajnie się nawet grało. Pierwszy mecz sezonu zakończony wygraną. Czekam po prostu teraz na wasze oceny transferów, które chciałbym przeprowadzić. Jeśli jeszcze macie swoje propozycje, to dopiszcie. To by było wszystko w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Tu mój Ghost. Na razie, cześć.